7 października Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty w Cieszynie świętowało 25-lecie hospicjum. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Cieszynie. Spotkanie jubileuszowe miało miejsce w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Cieszynie. W tym roku hospicjum świętuje 25-lecie, czyli jak na jubileusz przystało. Wspomnijmy o tej historii właśnie hospicjum. Założycielami hospicjum był ksiądz Mirosław Szewieczek, pan nieżyjący pan dr Tadeusz Niewiński i ewangelicka teolog pani Janina Bruelt, która też już niestety nie żyje. Jak to wygląda na chwilę obecną? Ilu jest wolontariuszy w hospicjum? Działających aktywnie jest tak nas około 20 osób. Mamy różne inicjatywy i włącza się w to też młodzież, więc jeżeli miałabym liczyć tych wolontariuszy, to będzie ich bardzo dużo, bo mamy teraz na przykład na jesień zaczęły się w październiku Pola Nadziei, więc młodzież sadzi sadzonki żonkili, które na wiosnę zakwitną i po prostu jakbym mówię, miała policzyć tych takich wolontariuszy, którzy nam pomagają, to jest ich bardzo dużo. Czyli ja rozumiem, że jest taka stała grupa wolontariuszy, a reszta to po prostu w zależności od akcji oni się pojawiają i oni was wspierają. Tak, bo ci, którzy nam są z nami tak na stałe, to są osoby, które chodzą do chorych, więc to są osoby już przeszkolone też, dlatego jest ich mniej, ale od razu tutaj z miejsca mogę zaapelować o to, że ciągle czekamy na nowych członków i zapraszamy do powiększenia naszego grona. No właśnie, to jest ważne, bo każde wsparcie się pewnie przyda. Jak wygląda ta wasza działalność? Najważniejszy dla nas jest oczywiście chory i wokół niego skupia się cała nasza działalność. Działamy w domach, chodzimy do chorych, do domów. Pomagamy w różnych dziedzinach, bo jest to pomoc też medyczna, chociaż w mniejszym stopniu ze względu na to, że cierpimy na brak lekarzy i pielęgniarek, ale taka pomoc pielęgnacyjna, ale pomagamy też chorym poprzez to, że wspomagamy ich też finansowo, w wykupieniu recept, w dojazdach do klinik, na zabiegi. Czyli wspieracie chorych, ale też i ich rodziny. Tak, staramy się też objąć właśnie opieką rodziny. Mamy też opiekujemy się też rodzinami osieroconymi. Mamy taką grupę założoną i zawsze zapraszamy osoby, które już są jakby po tym procesie żałoby, do tego, żeby dołączyły, i raz w miesiącu się spotyka ta grupa i po prostu oni wtedy mogą się wymienić tam doświadczeniami. Mamy też pod opieką dzieci osierocone. I nimi się też zajmujemy, prowadzimy różne akcje, mikołajki. Na Dzień Dziecka staramy się zawsze im coś tam przygotować ciekawego. Prowadzicie też wypożyczalnię sprzętu? Tak, prowadzimy też wypożyczalnię sprzętu. Mogę dodać, że jest też ona przeznaczona dla osób też nieonkologicznych, także tutaj już mogą korzystać mieszkańcy Cieszyna i powiatu z naszego sprzętu medycznego bezpłatnie. Z jakimi problemami się borykacie? Co jest takim największym problemem? No myślę, że tym największym problemem to jest właśnie brak tej kadry medycznej. No bo mówię, chcielibyśmy się skupić na tym chorym, a tej pomocy medycznej właśnie najbardziej brakuje i brakuje nam wolontariuszy. I to jest chyba największa właśnie nasza bolączka. No jak na jubileusz przystało 25-lecia, jest bogaty program. Co się dzieje? Co w programie? Zaczynamy o 11:30 mszą świętą u ojców franciszkanów, którzy się też nami opiekują tak duchowo. Później zapraszamy wszystkich gości do ratusza, do sali sesyjnej i tam będą już takie główne obchody. Będzie oczywiście przywitanie naszych gości, później podziękowanie za tą długoletnią pracę naszym wolontariuszom. No a na koniec taka niespodzianka, wystąpią dla nas nauczyciele z Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Dadzą taki godzinny koncert i to będzie taki prezent od nich dla nas. Dla wolontariuszy. No właśnie, a motocykliści swoje zakończenie sezonu też dedykują wam.
Tak, i bardzo z tego miejsca chciałam podziękować im za to, że możemy przeprowadzić akcję i właśnie młodzież zbiera, chodzi z puszkami na rynku i w naszych właśnie firmowych koszulkach i właśnie zbiera na, te pieniądze będą przeznaczone oczywiście na naszą działalność dla naszych chorych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.